Siemano, z tej strony Fanboysy w osłabionym, a jednocześnie wzmocnionym składzie, bo dzisiaj nie ma z nami człowieka Damiana, natomiast mam dwie bardzo ciekawe osoby. Mamy Kubę Dyktę, zamiłowania tancerz, który o tym, o czym zaraz będziemy gadać, spokojnie mógłby tam robić motion capture. I mamy ze sobą Michała, który zarobkowo zajmuje się również gamingiem i który spokojnie mógłby niejedną rzecz znaleźć i przetestować w tym, o czym będziemy mówić. A o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o Final Fantasy VII Remake. Nie Tak bez jest. Powodu jesteśmy tutaj w trójkę, ponieważ będziemy spoilerowo rozmawiać o tym z dwóch zupełnie innych punktów widzenia, ponieważ Kuba jest psychofanem serii Final Fantasy, zapoznany z większością tytułów z tej serii, natomiast Michał, w oryginał z tego co wiem, to nie grałeś, prawda? Znaczy, Michał grał trochę, ale tak trochę, no nie wiem jak się ten bar pierwszy tam nazywa, ten bar od Seven Kify. Heaven. Tak, no to tam dobrnąłem i stwierdziłem, że już nie mogę, umieranie od grafiki. A powiedz, to grałeś już po remake'u, czy... Nie, to grałem lata temu i to było, ja chyba mam nawet dwa razy kupione, jedną mam na PS3 i na Vita też mam. No proszę. No to masz parę kopii. My oczywiście z Kubą gorąco cię zachęcamy do tego. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, czy Kuba też się zgodzisz, że u nas też działa właśnie ta nostalgia i dlatego może grafika na mnie w oryginale nie przeszkadzać. Znaczy, u mnie dochodzi jeszcze to, że ja się ogólnie nie lubię za bardzo z JRPG-ami, nie lubię turówek, więc no, jak to się wszystko skumulowało, no to jednak było dla mnie więcej frustracji niż zabawy. Rozumiem. Dla mnie przede wszystkim no, grafika nie jest tym, co tutaj przeważa w grze. Bardziej zdecydowała tutaj nostalgia i to, co gra ma w sobie. Zdecydowanie nie zwracałem uwagi kompletnie na grafikę, która i tak wzbudziła we mnie naprawdę spory szacunek i jeszcze chyba w życiu takiej fajnej gierki pod względem graficznym nie widziałem, naprawdę. Tak, także mam do was obydwojga pierwsze pytanie, bo jestem bardzo ciekaw, jak w ogóle zaczęliście swoją przygodę z całą serią Final Fantasy i zaczniemy od Kuby. No w sumie nigdy nie mówiłeś, Kuba, od której części zacząłeś swoją przygodę z tą serią. A, zacząłem od siódemki. Również od siódemki, no to ja tak samo. Owszem, stało się tak, że do brata przyszedł kolega z Szarakiem i z oryginalną grą z 97 roku Final Fantasy VII. No i z tamtej pory się totalnie zakochałem w tej serii, w tej grze. Kilka lat później sam sobie kupiłem Szaraka i tą grę i po prostu wymaksowałem ją. Przeszedłem aż 20 razy we wszelki możliwy sposób, także zacząłem swoją historię od Final Fantasy VII. No proszę, u mnie również zmian nie ma. Tylko taka anegdotka. Ja za Bajtla właśnie byłem w sklepie, chyba w Auchan supermarkecie, tam było stanowisko z grami i chciałem kupić sobie na urodziny Herkulesa, platformówkę, aha, taką 2,5D. No. Natomiast do tego, żeby kupić jednak Finala 7, o którym nie miałem pojęcia, co to jest, jeszcze to się je, to namówiła mnie mama. Teraz powiedział, ej, patrz, tutaj masz trzy płyty, a tam masz jedną. To chyba bardziej się opłaca to kupić. No i tak się zaczęło. I to jest, mamo, dziękuję, to jest najlepsza rzecz, jaką zrobiłaś w moim wychowaniu. Michał, od czego ty zacząłeś? Chyba od dziesiątki. No. O, proszę. Tak. Od dziesiątki i to w sumie też dość niedawno, bo dopiero jak wyszedł ten remaster parę lat temu, to zagrałem w dziesiątkę, ale jej nie skończyłem, bo trudne. A ja jednak jestem graczem, który lubi grać stricte dla fabuły, więc jeżeli walka jest zbyt trudna i muszę poprawiać parę razy to samo, to się poddaję. Więc jej nie skończyłem, mimo że ogólnie mi się gra podobała.
Tak, mój związek z Finalem jest dość trudny. Tak, jedenastki nie było, bo to była online'owa. Kupiłem dwunastkę te 2 lata temu, jak wyszedł ten remaster, bo się naczytałem, jakie to jest cudowne. Pograłem znowu i znowu się odbiłem od tego, że znowu był boss, którego nie mogłem pokonać i to jest jedna z niewielu gier, które w ogóle oddałem, bo już byłem taki wkurzony, że mi się gra podoba, ale nie przejdę i nie mam ochoty, nie lubię grindować, nie lubię specjalnie wracać gdzieś po to tylko, żeby 10 tysięcy razy zabijać te same stworki. Trzynastka też weszła, tak. Ale no i w 13, no i ogólnie z Finalami jest u mnie ta sama historia cały czas, że w pewnym momencie one się robią za trudne i ja nie mam z tego zabawy, więc już się poddałem. No i co, chyba jedyna, w której skończyłem cały wątek fabularny, to była 15. Znaczy główny wątek, no bo tam no proszę. Mi zostało sporo zajęć pobocznych, no ale to jest taki... No, Final Fantasy XV ma już niewiele wspólnego z poprzednimi, z takimi, on jest taki bardziej zachodni niż Japoński. Zgadza się. Tak? Więc tam się trzyma guziczek i samo się walczy. Więc... teraz myślę, że sobie ogarnę dziewiątkę, bo dziewiątka jest w Game Passie i ona jest tak tam, że są te ułatwienia, tak, że można sobie ułatwić właśnie bitwę i te rzeczy, więc chętnie. Ja lubię bardzo te JRPG-owe fabuły, bo są fajne, bo są pokręcone, są nieco dźwiękowe, ale właśnie nie lubię za bardzo walki, a tam można i wyłączyć random encountery, można wyłączyć jakieś, żeby no, można ułatwić sobie walki, więc tak stricte fabularnie sobie pewno przejdę. No i teraz była siódemeczka, no, no ale to też taka już, ona jest taka bardzo zachodnia, tak? Nie jest taka, już nie jest typowy taki JRPG, na szczęście. No i właśnie, fajnie, że nawiązałeś do tego, że nie jesteś fanem JRPG-ów, a mimo wszystko coś cię do nich ciągnie. Wspomniałeś o fabule. I właśnie przewidziałeś kolejne pytanie, bo ja jestem bardzo ciekaw z twojego punktu widzenia, więc jeszcze chwilę przy Michale zostaniemy. Jakie masz ogólne odczucia na temat fabuły siódemki remake'u, bo remake przeszedłeś w całości, tak? Tak. Jakie masz odczucia na tej fabuły? Czy ona nie jest zbyt chaotyczna? Czy wszystko dla ciebie jest zrozumiałe? Czy widzisz tam jakieś dziury? Czujesz jakiś niedosyt? Znaczy, trochę było dla mnie skomplikowane i dalej jest z tymi szeptami, których nie ma w oryginalnej siódemce, tak? Ja nie bardzo rozumiałem i dalej nie bardzo rozumiem, po co one tam są. Nie wiem, raczej to nie są ograniczenia językowe, tylko po prostu sam sposób, w jaki to zostało przedstawione w grze. Ale ogólnie fabularnie mi się podobało. Poza wątkami pobocznymi, bo to są typowe przynieść zanieść, więc też zgadzam się z tym. Nie chciało mi się tego kończyć. No ale na przykład jak był ten motyw, jak ta płyta Midgaru się waliła, no to ja jako osoba, która nie grała, nie doszła tak daleko w oryginale, ja cały czas trzymałem kciuki, że to się jednak uda, że to nie spadnie i było mi tak strasznie źle i smutno, jak to spadło i że to była taka katastrofa i ja mówię, Boże, jak oni mogli to zrobić. No i moja znajomość fabuły też jest taka, no, że ja wiem, że Aerith w pewnym momencie ginie w oryginale i ja tak się w nich zakochałem w remake, że cały czas się bałem, kiedy to się wreszcie stanie, ale może byłem trochę rozczarowany, że jednak w tym remake'u jeszcze jej nie zabili, bo to byłyby emocje, więc to takie ambiwalentne jest, ale wolałem, żeby to było jak najpóźniej. No, także no, ta końcówka, no nie wiem, no mam wrażenie, że było faktycznie tutaj sporo takich rzeczy, które są bardziej zrozumiałe dla osób, które grały w oryginał, ale nie czułem się jakoś bardzo przytłoczony czy bez zrozumienia tego, co się dzieje. A to bardzo dla mnie ważna informacja i strasznie właśnie byłem tego ciekaw, bo faktycznie no, wielopoziomowa jest ta fabuła, szczególnie w remake'u. Ja się na przykład z tym zaskoczyłem, tą fabułą, jak jest przeprowadzona i tymi nowymi elementami w stosunku do oryginału.
Przyznam, że na początku byłem troszkę na nie, natomiast po kolejnym przejściu gry właśnie na tym trybie hard poukładałem sobie w głowie pewne rzeczy i też polecam, bo gra, kiedy ją przechodzimy po raz kolejny, też można zobaczyć jakby ten kunszt scenariuszowy, że pewne rzeczy są, stają się jaśniejsze, więc to też polecam. Natomiast Kuba, nowe elementy, kompletnie nowe elementy się pojawiają w fabule. Ty przeorałeś, tak samo jak ja, na każdy możliwy sposób siódemkę. Co o tym sądzisz? Jak odebrałeś remake? Ja różnie przeszedłem nie tylko na poziomie normal Final Fantasy VII Remake, ale też na hardzie, także przyszedłem tą grę wzdłuż i wszerz. Powiem ci, że ponieważ przeszedłem tyle razy oryginalną część z 97 roku, miałem takie w głowie dwa obrazy. Ten obraz sprzed lat i ten teraz, tu i teraz, który jest. I miałem w pewnym sensie takie porównanie. Wydaje mi się, że grając w siódemkę z 97 roku, musieliśmy sobie dużo rzeczy wyobrażać, bo ta grafika nie była zbyt rewelacyjna i wielu rzeczy no, nie sposób było pokazać. Także dużo działo się w naszej wyobraźni, w naszej głowie. I wydaje mi się, że tych rzeczy, których nie było, pojawiły się w remake'u. I to wcale, wydaje mi się, nie jest powiedziane, że to są nowe rzeczy. One być może w zamyśle były w tej oryginalnej części z 97 roku, ale teraz po prostu je widzimy. Poza tym muszę coś nadmienić, bo ponieważ w dużej mierze nasza wyobraźnia działała grając w grę z 97 roku, tak naprawdę każdy z nas ma inny obraz siódemki wygenerowany w naszej wyobraźni. I to było coś niesamowitego móc zobaczyć, jaki obraz mieli twórcy. Nie? Na to też zwracałem uwagę, ale cieszyłem się każdą chwilą spędzoną w tej grze. Chodziłem w każdy zakamarek, patrzyłem pod każde siedzenie. Po prostu, Jezus Maria, ta gra mnie kilka razy wzruszyła, przez nią się rozpłakałem kilka razy. W ogóle tak samo. Ogień. Ale fabularnie być może nowe było to, że rozbudowali wiele wątków o postaciach. Przedstawili historię Jessie, Wedge'a, Giggs'a, i innych postaci. To było mega. I też rozwinęli te główne. Także wydaje mi się, że nie tyle nowe, ale bardziej rozbudowane. A co sądzisz właśnie na temat tego całego motywu właśnie z tymi szeptami? Tymi duchami, które jakby dbają o to, żeby to przeznaczenie, które sobie tam planeta ustaliła, żeby faktycznie ono się dokonało, bo to jest element nowy i przyznam, że mnie zaskoczył. I wracając właśnie do oryginału siódemki, aż mnie zaskoczyło, że nawet to nigdzie nie było wspomniane. Co jest absolutnie nowym motywem i ja mówię, po kolejnym przejściu tej gry stwierdzam, że to jest bardzo ciekawy motyw. I bardzo szanuję twórców, że mieli jaja na to, żeby nie robić jedynie powtórki w lepszej oprawie graficznej z lepszymi interakcjami między postaciami, ale że oni chcą coś od siebie dodać. Co sądzisz właśnie na temat tych szeptów i też akcji z nimi związanych? Bo mamy bardzo dużo niekanonicznych rzeczy, nie? Które się dzieją. Rozumiem twój punkt widzenia. Dla mnie natomiast te szepty przeznaczenia to wcale nie są nowe rzeczy, bo przechodząc oryginał z 97 roku, Ta gra miała to do siebie, że grając w nią cały czas czułem czyjąś obecność. Coś, co na mnie patrzyło. I wydaje mi się, że być może ta obecność to właśnie szepty przeznaczenia. Że to nie było być może pokazane, ale one rzeczywiście ingerowały w fabułę. Na przykład było coś takiego, że po wybuchu drugiego reaktora Cloud spadał z tej platformy. I pomimo tego, że ciało Clouda wzbogacone o komórki jenowy było, wiesz, wszechmocne jak gdyby, ale wydaje mi się, że aż tak z tak wysoka by nie przeżył spadając. Prawda. Słuszna uwaga.
I w dodatku, że rozbił się jakiś kościół i spadł na takie króciutkie, małe kwiatuszki, które niby zamortyzowały upadek, ale to jest moim zdaniem jakiś bullshit, nie? Ale dlatego wydaje mi się, że tutaj ingerencja musiała jakaś być i być może tą ingerencją, co nie zostało pokazane, były właśnie te szepty przeznaczenia. Było jeszcze kilka takich momentów, które w jakiś sposób właśnie tłumaczyłem jakąś obecnością, ingerencją czyjąś i być może twórcy tą ingerencję włożyli właśnie w postacie tych szeptów przeznaczenia, nie? Także moim zdaniem ja to jak najbardziej zaakceptowałem, bo zrozumiałem i dla mnie być może było to coś, co było widoczne w jedynce, w tym oryginalnym, w finalu. Strasznie ciekawe spojrzenie na to miałeś, bo ja przyznam, że tej obecności czegoś zwanego przeznaczeniem ja na przykład oryginale nie wyczuwałem. Natomiast właśnie po to się tutaj zebraliśmy, żeby zobaczyć, jakie każdy ma odczucia. I ja jeszcze kończąc jakby to pytanie, dodam od siebie tylko tyle, że widzę, że twórcy starają się też prowadzić, jak już wcześniej wspomniałem, coś absolutnie nowego. I tak, słusznie Michał tam wyczytałeś i też w sumie w dość ciekawy sposób sobie zaspoilerowałeś to, co będzie się działo w remake'u. Powiedziałeś, Znaczy, że no. jest bardzo istotna rzecz, bardzo istotną postacią związana i ona jest tragiczna. I też siedziałeś trochę jak na szpilkach. To znaczy, powiedzmy, że nie zgłębiałem jakoś bardzo się w fabułę, ale to jest tak kanoniczna, tak wielka w świecie gier śmierć, że trudno byłoby o niej nie usłyszeć, tak? Więc Zgadza to się. gdzieś tam przez te, że i tak mi się udało gdzieś żyć tutaj w jakiejś jaskini, że nie znam fabuły Final Fantasy VII od początku do końca, bo po tylu latach to jest no, raczej osiągnięcie. No ale powiedzmy, że o tym. No, o tym tyle razy gdzieś już widziałem, tyle razy gdzieś się obiło w jakichś artykułach, w gazetach jakichś branżowych, tak gdzieś tam już nawet lata temu w jakichś CD Action czy tak dalej, że to zabójstwo. No więc to trudno, bo to chyba na no, różne rankingi jakieś, no więc gdzieś to się tam pojawiało, no ale nie wiedziałem na przykład o tym, że ta płyta tego Midgaru zostanie gdzieś tam opuszczona. Totalnie też nie mam wiedzy na temat tego, jak się kończy. Nie wiem, co tam się dalej dzieje. No jak kupiłem tego, znaczy tak, obejrzałem Advent Children. O, a tu ciekawe, ciekawe, co jak odebrać Advent Children, bo to mogło być trochę mgliste bardzo. Nic nie wiem. O, leciało i tam były postaci i one mówiły i robiły rzeczy, ale ja nie wiem, o co to się rozchodziło. Więc to jest ewidentnie do obejrzenia drugi raz, jak już wyjdą kolejne Oj części tak, oj remake'u, tak. poznam całą fabułę, bo totalnie nie widziałem. No gdzieś tam jeszcze próbowałem z tym, no właśnie, no ja tak powiedziałem, że zacząłem od dziesiątki, a przecież kupiłem tego Crazy Score'a, jak wyszedł na PSP. Tak, za którego bardzo dziękuję, bo Michał mi pożyczył. Ja sobie odświeżam Crisis Core teraz, także dzięki stary. Tak, ale tu też miałem trochę takie, jak kupiłem tego Crazy Score'a, bo go kupowałem na premierę, to właśnie pamiętam, że słyszałem, że o Boże, była kiedyś taka gra Final Fantasy VII i ona była taka super i to jest coś powiązane, więc to trzeba kupić, bo to jest dobre. I też tu miałem trochę takie, że zainstalowałem i w sumie nie bardzo wiedziałem, kto jest, co się dzieje, tak? To było też takie, no wydaje mi się, że typowo jednak dla osób, które miały już gdzieś tą siódemkę ogarniętą. Więc no, gdzieś tam też wylądował. A teraz może nawet jeżeli bym spróbował zagrać jeszcze raz, no to nie mam już PSP, więc no, zostały mi gierki, ale nie mam już samej konsoli. I tak się zastanawiam właśnie nad kupieniem sobie znowu PSP, tak z czystej nostalgii. No, jak coś, to pomyślimy o tym, jakimś pożyczaniu i tak dalej konsoli, ale przyznam, że moim zdaniem, nie wiem, czy Kuba ze mną się zgodzi, jeżeli nie poznasz w pełni fabuły oryginału, wciąż wydaje mi się, że Crisis Core może być dla ciebie bardzo mglisty. Bo nie będziesz mieć pojęcia, kim jest główny bohater i dlaczego od niego zaczynamy jakby fabułę. Pojawiają się pewne postacie, które już widziałeś w remake'u.
Natomiast to jest prequel do tej oryginalnej i również remake'owej sprawy. I właśnie tak jak tutaj sam Michał przyznałeś, właśnie ta ogromna strata, która jest wręcz legendarna, mityczna, mitologiczna w świecie gamingu. No przyznam, ja jako gówniarz strasznie, to chyba pierwsze uczucie straty, jakie wkolwiek w swoim życiu poczułem, przed kotem, przed babciami i tak dalej, to właśnie była strata Aerith. I tutaj teraz trochę do Kuby się zwrócę. Jak myślisz, Kuba, bo troszkę nam hintują w tej fabule remake'u, że to, co się zdarzy w kolejnych częściach remake'u, to może być albo faktycznie fabuła oryginału, albo kompletnie nowe podejście do tego wszystkiego. Pod koniec gry w remake'u pojawiają się takie flashbacki podczas walki z chyba najlepszym villainem ever, po prostu jakiego kiedykolwiek widziałem, czyli z Sephirothem. Tam się pojawiają motywy, które widzimy kończąc oryginał. W pewnym momencie chyba Cloud się pyta Aerith, co to było. Ona, to jest świat? Jak on może by wyglądać, jeżeli dzisiaj nie podołamy temu zadaniu? Jak myślisz, Kuba, czy oni bardzo odejdą od tej fabuły i czy Aerith faktycznie zginie? No, ciekawe pytanie. Dzięki ci wielkie. Wiesz, w jednych z wywiadów twórcy mówili, że nie będą zmieniać głównej fabuły, nie? Natomiast wzbogacą ją i w taki sposób, że my gracze nie będziemy wiedzieli, o co chodzi i będą nas utrzymywać w niepewności, ale wydaje mi się, że to będzie stary final, ale o wiele bardziej rozbudowany. Ogólnie jeżeli chodzi o takiego kanona jak śmierć Iris i to będzie miało bardzo duży też kontakt, porównanie z samym Sephirothem, również z innymi rzeczami. To jest taki tak naprawdę temat rzeka. Wszystko będzie zależne od wszystkiego, wszystko będzie miało na sobie wpływ mieć i wydaje mi się, że jestem szalenie ciekawy, jak to się potoczy, ale zdecydowanie wydaje mi się, że to będzie ten sam final jak z 97 roku. Za bardzo się tam nic nie zmieni, także możemy być pewni, że będzie ta strata, chociaż po przejściu remake'a troszeczkę się zawiodłem, bo były tam sceny pokazane, że nagle okazuje się, że Geeks przeżył, albo Wedgie przeżył, nie? A ja przychodząc to ten oryginał 97 roku, opakiwałem ich i tak naprawdę pochowałem. Już to były takie dla mnie postacie, które już nigdy nie wrócą. I to też taki pewny sentyment do tego, także troszeczkę się zawiodłem pod tym względem, że jednak się okazało, że oni jednak żyją. Wydaje mi się, że to było zrobione w ten sposób, że ponieważ te postacie zostały pięknie zbudowane, fajnie byłoby, gdyby mieć już coś na zapas do dwójki, jakieś postacie fajnie zbudowane, gdzieś ich tam umiejscowić w jakichś, nie wiem, relacjach, miastach, które mogą jakoś też wzbogacić, urozmaicić fabułę. Wydaje mi się, że to było ich motywem, ale dla mnie osobiście jednak postacie takie jak Jesse, Wedge, Geeks, no umarły i nigdy już nie wrócą, nie? Prawda, bo Michał, ja chyba podczas jednej z naszych rozmów na Facebooku wspomniałem ci właśnie o różnicach pomiędzy oryginałem i remake'iem i wydaje mi się, że wspomniałem właśnie o całym Avalanche, nie? Znaczy to co, że oni w oryginale umarli i już tak definitywnie, tak? Dokładnie, na nich spadła płyta i... Właśnie, jeszcze tutaj a propos tego opadnięcia płyty, a propos samego aktu terrorystycznego, ekoterrorystycznego, którego dopuszcza się Barrett z ekipą. W remake'u strasznie mi się podobało to, że ja się nie spodziewałem, że oni z bardzo dojrzałej gry zrobią grę jeszcze dojrzalszą, bo pokażą faktycznie reperkusje tego, co oni zrobili. No, ludzie wysadzili reaktor, pozbawili ludzi prądu, odłamki trafiły na ulicę, ludzie niewinni zginęli. Bardzo mi się podoba, że
I tak samo to opadnięcie płyty, to już nie jest, strasznie jest pokazane tutaj. Bo widzimy to namacalne, widzimy, mijamy NPC, którzy płaczą, którzy zastanawiają się, jak dalej będzie wyglądać życie. Tam mi szczególnie zapadło w pamięć, jest jedna kobieta NPC, która mówi, kurczę, no straciłam wszystko, no w sumie mogłaby mnie przygnieść ta płyta, nie? I pocieszający ją facet. Strasznie mi się podoba, że tak bardzo ludzką grę jeszcze bardziej uczłowieczyli. I to jest przepiękne. Natomiast tutaj już, Kuba, ty też poruszyłeś temat postaci, szczególnie właśnie tego Avalanche niegrywalnego. I fajnie, bo nawiązujesz do kolejnego mojego pytania, dotyczącego właśnie postaci, a dokładniej dotyczącego ulubionej postaci z remake'u. I teraz pałeczkę oddam Michałowi, bo jestem ciekaw, która postać najbardziej wzbudziła twoje zainteresowanie w tej grze? Czy może zainteresowanie, może sympatię bardziej, no to wiadomo, że znaczy tak mi się wydaje, że to jest takie oczywiste, że to była Aerith i z całą jej słodkością i niewinnością. Bo Cloud osobiście mi tak podszedł, bardzo bym powiedział średnio, bo wydaje mi się strasznie stereotypowo mangowy i no nie wiem, w sensie to jego takie, to, że się nim śmiecha, nie wiem, może to jest też kwestia tego, że no nie wiem, gdzieś to będzie później jakoś rozwinięte. No na pewno Aerith była takim elementem tutaj, że jak się pojawiała, no to byłem zadowolony i byłem szczęśliwy i było mi znowu miło ją widzieć, tak? Więc no myślę, że tutaj, bo reszta no, jakoś tak... Czy mi tak ktoś jeszcze jakoś bardzo specjalnie zapadł w pamięć? Chyba nie. No. Że chyba na mnie podziałało to, jak była, tak jak miało podziałać. Że mnie się najbardziej przywiązać do Aerith i no miałem takie bardzo silne poczucie, żeby nie wiem, żeby jej się nic nie stało. Jak za mną poszła, tak, zaraz to było tam, zaraz, bo ta jej matka, ona chciała, żeby on wyszedł w nocy, tak? Zgadza się. No i też czułem taką złość, że ona się uparła, żeby jednak za mną iść, bo ja mówię, Boże, ona idzie ze mną po to, żeby ten Sephiroth ją w końcu zabił. Niech ona zostanie tam, gdzie ona jest. Dokładnie. Niech ona się nie rusza, bo ona jest taka kochana, tak? No, także także no tutaj to na pewno była moja ulubiona postać. Kuba. Moją ulubioną postacią jest postać Barretta, którego znakomicie... Tak, podkładał do niego w wyborny sposób aktor John Bentley. I to jest po prostu genialna postać, bo były takie reperkusje i uwagi ze strony widzów Afroamerykan, gdzie po trailerze narzekali, że on został przedstawiony jako takiego, wiesz, guburny Packer, Mr. T. Dokładnie. Tak, niestety grzeszący brakiem inteligencji, ale potem okazuje się, że jednak nie. Sam John Bentley powiedział, że bardzo się cieszył, że może zagrać tego bohatera, bo uważał, że jest to szalenie bogata i rozbudowana postać. I co się potem okazuje, że jest to postać bardzo wrażliwa, bo wychowuje tą córeczkę, dba o nią, stara się tutaj dać jej wszystko, czego mogłaby potrzebować. Również jest to Barret przywódca, który dowodzi tymi wszystkimi postaciami. I bardzo ciekawa scena była po wybuchu pierwszego reaktora, kiedy wydostali się na zewnątrz, na ulicę, ekipa Avalanche. No i wtedy bardzo ładnie powiedział Barret, że no trudno, tu są takie ofiary, które trzeba ponieść, ale pomogę wam to brzemię dźwigać. Wszystkie wasze obawy, strachy, możecie mi zaufać, wam pomogę. Lider. Tak, dokładnie. Nie tylko prawdziwy lider, wrażliwy tata, ale bardzo silny i odważny człowiek, który, może nie będę spoilował Michałowi, ma bardzo tragiczną historię, tragiczną przeszłość. Tak. Właśnie Michał, czy my możemy się odnosić do jedynki, bo tu byśmy ci spoilowali. Czy to jest okej? Czy ty wolisz, znaczy, że nagrzesz? Wolałbym, żeby to nie szło dalej niż...
niż był remake. Okej. To nie będziemy, nie będziemy zgłębiać. Natomiast, natomiast Michał, możemy ci zagwarantować, że dostaniesz bardzo nietuzinkową i bardzo nastawioną na postacie historię. Okay. Bo też jak pewnych rzeczy się dowiesz o samym Barrecie, a jakiejkolwiek z tych postaci, nawet Red 13, nawet Tifie, która też przepięknie jest rozbudowana, nawet Erif, to no... Znaczy ja nawet sobie znowu pobrałem ten oryginał siódemki na Vitę. Może na takim małym ekranie nie będzie mnie tak boleć. Na pewno. I spróbuję, może jeszcze spróbuję jeszcze raz, tylko że no to jest potem jeszcze też kwestia przebrnięcia dla mnie przez te walki turowe i jestem na 90% pewien, że w pewnym momencie po prostu będzie znowu jakiś boss, nad którym będę umierał przez półtorej godziny i w końcu się wściekłem. No to jest gra grandująca niestety. No bo tak właśnie było z tym finalem dziesiątką, że no to skończyła się moja przygoda na tym, że a to zresztą była jedyna w ogóle fizyczna gra na Vita, jaką kupiłem, że jechałem do Warszawy w pociągu i pamiętam, że przez całe półtorej godziny drogi próbowałem, 2,5 godziny, próbowałem pokonać jednego bossa, już nie pamiętam, kto, taki latający jakiś i mi się to nie udało. I miałem umieranko. Znaczy ostatecznie mi się udało, więc jeszcze potem troszkę pograłem, tak? Ale już miałem taką frustrację, nie? Że no, tyle czasu mija, a ja dalej nie wiem, co się dalej wydarzy, tak? Tylko próbuję, bo mechanika gry mnie pokonuje, więc no. To jeszcze wracając do postaci, ja jak miałbym wybierać ulubioną postać z remake'u, strasznie by mi ciężko było. Bo to, co Kuba, ty mówisz o Barrecie, no to jest niesamowicie zagrana postać i przeinterpretowana w stosunku do oryginału. Oryginale troszeczkę był inny. Nie był na pewno takim mentorem, aż tak, i nie miał tak rozbudowanych dialogów. No, tak, to też widziałem. No. Jak sobie teraz uruchomiłem, że jak jechali w windzie, to on coś tam czasem bulknął 2 czy 3 słowa, ale to nie były całe dialogi. No. Natomiast jak miałbym wybierać, to chyba dlatego, że strasznie to, co najbardziej mi się podoba w remake'u, to jest udział NPC w całej grze i ich stricte wpływ na fabułę. No, każda z postaci, która w jakikolwiek sposób ma wpływ na tą fabułę, już w oryginale jest doskonale nakreślona. Natomiast to, co moim zdaniem zrobili z Jessie, to jest jakaś miazga. Praktycznie cały rozdział jej poświęcili. Ta wyprawa na motocyklach ze słynną minigierką znaną z oryginału. Do jej rodziny, do jej rodziców. Niesamowicie z jednej strony słodka, a z drugiej strony bardzo drapieżna postać kobieca. No ja złapałem crusha na Jessie, przyznam. Bardzo samoświadoma postać i faktycznie jak się pojawiły to, o czym Kuba, ty wspomniałeś, jakieś tam przesłanki, że Biggs jednak przeżył, no to ja mimo wszystko mam nadzieję, że ta Jessie też przeżyła, bo o wow, doskonale nakreślona, jak coś zbudować z niczego. Interakcje z nią w oryginale ograniczały się do dosłownie paru dialogów, w tym jednym wymuszonym w pociągu, jak się wracało z misji, a tak to ewentualnie mogliśmy ją zaczepiać. Natomiast tutaj strasznie dużo poświęcono jej czasu. I żeby z jednej postaci niegrywalnej uczynić autentyczną jakby rywalkę w tym takim mikrodatingu, który też obecnie jest również w oryginale, a w remake'u też w mniejszym stopniu. No to naprawdę, to jest kunszt scenariuszowy i kunszt, jeżeli chodzi o budowanie postaci. I właśnie, i teraz, no bo mamy postacie, to co charakteryzuje postacie, no to interakcje, w jakie one wchodzą, wydarzenia, które razem przeżywają. Jestem ciekaw, to będzie trudne pytanie dla was, ale jak jest ulubiony i pod względem tym pozytywnym, bądź negatywnym, bądź melancholijnym moment w grze? I tutaj zaczniemy od Michała.
Ojej. Właśnie to jest to, co ci mówiłem, że trochę szkoda, że już minęło parę tygodni, odkąd skończyłem grę. Znaczy, kurczę. Nie wiem, muszę chwilę pomyśleć. Jasne, spoko. Take your time. W międzyczasie, Kuba, chciałbyś przyjąć pałeczkę? Z przyjemnością, bo grając w klasyczną grę z 97 roku, głównie w Midgarze, potem już było troszeczkę inaczej, chociaż znów tak samo. Chodzi mi o rzut z góry kamery, izometryczny, że tak naprawdę widzieliśmy to, co się dzieje na samym dole, ale nigdy kamera nie pokazywała nam tego, co jest u góry, nie? A Faktycznie, przecież no. ten Midgar jest taki masywny, że ten widok w góry musi być naprawdę piękny, tych wszystkich platform, nie? Jak to wygląda, ta unosząca się pizza. To Dokładnie. mega. I wydaje mi się, że w remake'u główne to, co mi się najbardziej podobało, to jest to, że twórcy mówią do mnie poprzez tą grę: ej, słuchaj, graczu, popatrz do góry, nie? Popatrz, jaka piękna jest ta platforma, szczególnie nocą. Te oświetlone lampy, oświetlone wszystkie mury, ta platforma cała wygląda tak znakomicie. Jest taki moment, gdzie w trzecim bodajże, czy tam w drugim, na początku trzeciego rozdziału jesteśmy w pociągu i tam dojeżdżamy do tego sektora chyba piątego i wysiadamy i jest noc i wszystko jest tak pięknie oświetlone, że ja po prostu spędziłem tam chyba pół godziny patrząc się na tą grafikę. Wow! I to jest takie, to jest i tak samo w rozdziale, który ty nadmieniłeś, czwartym, kiedy to idziemy do domu Jessie rodzinnego, a potem infiltrować bazę Shinry. Jest taki moment, gdzie Jessie tam gdzieś ucieka, nie, żeby się tam zczaić, znaleźć nam najlepszą drogę bezpieczną do tej bazy i idę sobie po prostu ulicą z Wedge'em i Giggsem i to, co ja robię, nie patrząc na nich, to patrzę na niebo, na coś, co ludzie z niższych platform w ogóle nie mają styczności, nie? W ogóle nie widzą tego nieba, nie mogą ich podziwiać, co jest tak naprawdę bogactwem ludzi bogatszych, którzy mieszkają na tych najwyższych poziomach, dokładnie. Nie? I teraz podziwiam księżyc, podziwiam gwiazdy, nie? I nagle, wiesz, patrzysz się po prostu na Wixa i Giggsa i to, co oni robią, robią to samo, patrzą się w niebo, nie? I to jest po prostu, oni też to doceniają i po prostu poczułem się, wow, to jest to. Czyli to, co mi się najbardziej podoba, to szczególnie to, że możesz popatrzeć, co się dzieje u góry, nie, i to podziwiać. A chciałem jeszcze wrócić do postaci Jessie, bo według mnie zgodzę się z tobą, że to jest postać bardzo tragiczna. Dla mnie jest to porównywalna tragedia do śmierci Iris z kolejnych części, że jak jest ostatni obraz, kiedy widzimy, że Giggs żyje, który leży na tym łóżku, na stoliku widać rękawiczki Jessie. Ja myślę, o że... stary, nie zauważyłem tego. No, one tam naprawdę przerąbany są. Jesteś, takie, no. Tak. I mi się wydaje, że poza tym Giggs i Jessie, z Jessie miał crusha, nie? Także to ona szczególnie tak. była ważna tak. dla niego i być może on pojawi się w kolejnych częściach i będzie wspominał o tej dużej stracie, nie? Jessie, która bądź co bądź dużo razy wspominała o jej marzeniu wystąpienia na przykład w Gold Square, nie? Tak. Bycia tym główną aktorką i tego marzenia nigdy niestety nie spełni, nie? Michał, coś przyszło do głowy? W sensie ogólnie z takich fabularnych wątków, które by mi się bardziej podobały? Chyba takie bardzo urocze było to, jak Erif z Cloudem się już wspinali potem na te główne płyty. To było zaraz po tym zwaleniu, tak? Tej płyty Midgaru. I ona taka czyściutka i niewinna i się potknęła i on ją złapał i ona krzyknęła w powietrzu o shit. I to było takie... Faktycznie, no. No. To jej to tak dodało jej, nie wiem, że gdzieś tam pod tą taką, nie wiem, nie skorupą, tylko pod tą całą delikatnością i słodkością, że no, faktycznie to jest bardzo silna
i zdeterminowana też kobieta, ale przede wszystkim no jednak człowiek, tak? Że tak. Nie była taka, to był, że, no bo ona czasem haczy to taki merysuizm, tak? Ale zgadza się, dobrze to tak. Wspomniałeś. A to jej dodało trochę takiego realizmu, że to potknięcie i gdzieś tam to takie lekkie przekleństwo. Kurde, bardzo, bardzo ładny moment wybrałeś. Obydwoje, właśnie to, co jest fenomenalne w remake'u i co też mi się cholernie podoba, jest właśnie ten gameplay, że często poza właśnie tymi cutscenkami fabuła się dzieje tu i teraz. Ona się dzieje podczas rozgrywki. To, o czym Kuba wspomina, ty po prostu to są realne interakcje. Ty w tym momencie możesz pójść Cloudem na drugą stronę ulicy, popatrzeć się na... Jest tam taki plakat, który join Shinra Troops, nie? Ale możesz na przykład się skupić na tych postaciach. Albo to, co ty, Michał, mówisz, nie? To jest element gameplayu. Możesz iść dalej i pędzić, a możesz faktycznie się jakby skupić na tym. I właśnie to mówisz, to pojedyncze przekleństwo, ale jak ono cudownie buduje tą postać. Jeżeli chodzi o mój ulubiony moment w grze, to jest ich za dużo jest naprawdę. Ja właśnie chyba mimo wszystko wybiorę jeden z tych cutscenkowych. Dwie rzeczy mi zapadły w pamięć. Jedna to jest właśnie po opadnięciu tej płyty, kiedy Barrett krzyczy każdą imię postaci Wedge, Biggs, Jesse, uderzając go pięścią, tą jedyną pięścią, którą już ma, w twardy beton. I widzi Tiffę, zawsze tą spokojną, zawsze tą taką kobiecą, delikatną, która ma zaciśnięte pięści. On do niej podchodzi, bierze tą pięść i czujesz tą złość? Trzymają tutaj teraz. Trzymają i wykorzystają kiedy indziej. Także ponownie Barrett nam się pojawia jako urodzony lider. Natomiast ja się nie spodziewałem, absolutnie się nie spodziewałem, że totalnie mnie wzruszy, zaskoczy, ale w tym pozytywnym stopniu, wydarzenia w Wall Market. I tutaj mówię głównie o tym tańcu Clouda, tańcu z Andreą Rodeą. I po prostu, szczerze mówiąc, jeżeli dzieciaki w dzisiejszych czasach bardziej jarałyby się postaciami i grywalnymi, i niegrywalnymi, nie wiem, z finala, to ten świat byłby lepszy. Andrea Ordea mówi bardzo fajną rzecz w pewnym momencie po tym całym tańcu i całym przemienieniu Clouda w przepiękną laskę, nie? On tam mówi, już nie wiem dokładnie jak to było, ale że piękno to jest ekspresja serca, ono opisane w żadnym kształcie, płci, ani jakiejkolwiek formie. I nie zapominaj o tym, Cloud. I tutaj mamy taki po prostu trochę queerowy moment, ale taki bardzo dużo mówiący o tym świecie. I też mi się wydaje, że nie bez powodu, ja wychowując się na takiej grze, wychowałem się na takiego, powiedzmy, człowieka, jakim jestem. Także tak, ale zdecydowanie za dużo jest tych momentów w tej grze. I kurczę, ale to jest fajne, bo ja przygotowałem pytania, którymi wy jesteście teraz totalnie zaskoczeni, a tak prowadzicie rozmowę, że jedno nawiązuje do kolejnego. Bo pytałem o ulubiony moment w grze i obydwoje nawiązaliście do gameplayu, do relacji między postaciami, do zgłębiania każdego zakamarka, do zgłębiania właśnie relacji z innymi postaciami, przez po prostu przeżywanie z nimi tej przygody. I teraz jestem ciekaw, Michał, gameplay, jak oceniasz gameplay, jak ci się podobał gameplay w finalu? Normalnie. Znaczy, właśnie mi się teraz naszła mnie taka myśl, bo to miał być jakiś tam główny powód, dla którego tu jestem, że wy jesteście wyjadaczami Final Fantasy, a dla mnie to była, znaczy siódemki głównie, a dla mnie to była jakaś tam kolejna gra, którą po prostu przechodzę i ja na przykład, no, ona na mnie nie wywarła takiego wrażenia, jak ja słyszę po was, tak? Dla mnie to była kolejna gra, którą gdzieś tam przeszedłem, ale ja na przykład nie czułem jakiegoś takiego
nie wiem, jakiegoś efektu wow, że kurczę, naprawdę to jest najcudowniejsza i najwspanialsza gra, jaką grałem. Więc dlatego na przykład już teraz po tych paru tygodniach od odgrania ja nie mam jakichś bardzo jasnych już takich wspomnień, Jasne. czy co do tego, jak to przeżywałem. Gameplayowo, no nie wiem, no na pewno no podstawowa różnica w stosunku do oryginału, czy wcześniejszych finali, no to jest to, że no nie ma już random encounterów, na szczęście, że widać normalnie na planszy, widać potwory. Może no mapa mnie czasem strasznie wkurzała, bo pokazywała te znaczniki. Ta mapa nie jest taka super interaktywna, ona się nie przesuwa, tak? Tylko przeskakuje. Zgadza się. Ten znacznik, ja czasem szedłem w stronę znacznika, który się nagle okazywał, że był zupełnie w drugą stronę. Ale to było głównie przy tych zadaniach pobocznych, które, tak jak mówię, ze względu na ich monotonność sobie je, niektóre z nich sobie podarowałem. No bo to no, najwięcej tam było typu znać coś, przynieść coś, więc to były takie zapychacze. Tak to no, nie miałem, nie, nie, no, nie, no, nie wiem, no, taki normalny, współczesny gameplay bez zbędnych udziwnień czy utrudnień, na pewno przystępniejszy niż w oryginale. No bo to chociażby podstawowa różnica między dzisiejszymi grami a grami z tamtych lat jest to, że no dzisiaj są samouczki, tak? Kiedyś ich nie było. I bez instrukcji to mogło być na przykład bardzo ciężko, albo zajmowało po prostu więcej czasu, żeby zaznajomić się z mechaniką, która no, notabene jest teraz dużo prostsza, bo chociażby właśnie takiego, no nie wiem, ja się skupiam na fabule, więc sobie włączyłem automatyczne awansowanie tamtych broni, tak? Więc. A, jasne. Nie zagłębiałem się w to, tym bardziej, że też troszkę się bałem, bo właśnie jak w 12 sobie tam układałem kafeleczki, żeby sobie jakoś ładnie rozbudowywać postać, no to w końcu zrobiłem inwalidów, tak? Więc wolałem, jak mówię, o, jak jest automat i on może za mnie wylewelować, to niech on to zrobi. No, także to z tego skorzystałem. Czego mi jeszcze, ja na przykład bardzo lubię w RPG-ach, jak na postaciach widać itemy, które im daje, tak? Nie chodzi mi tylko o miecz, ale na przykład no, mi to troszkę psuje jednak imersję. Jeżeli ja ubieram postać w jakąś tam, no nie wiem, w jakieś tam te rękawice czy coś i tego nie widać na modelu na planszy, tak? I tego mi trochę brakowało, tak? No ja rozumiem, że te postaci są tam, że ich wyglądy są takie kanoniczne i one tak mają, no tak mają te ubranka ich wyglądać, bo tak jest skonstruowana postać, ale tego mi trochę brakowało. Co robiłem ręcznie, no to bawiłem się tymi, jak się te piłki kolorowe nazywały? Materie, tak. No to te materie to sobie tam sam układałem. Głównie te, które dają zdrowie. Tak. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia na temat samego gameplayu. Kuba, jak ci się grało w stosunku do oryginału? Grało mi się świetnie. Przede wszystkim podobało mi się to, że aby nawiązać dialog z jakimiś postaciami pobocznymi, nie trzeba było naciskać żadnego przycisku. Wystarczyło podbiec, podejść, nie? Tak jak w życiu realnym po prostu podchodzisz, zagadujesz, nie? I to było spoko. I tak naprawdę podobało mi się, że każdy NPC miał dla ciebie przygotowany jakiś dialog, nie? Tak. Był jakiś taki rozbudowany, to więcej dialogów otrzymywałeś, nie? I to było spoko. Podobało mi się też interaktywne boksy i kartony. Bardzo strasznie, szczególnie w demie to odczułem, które przechodziłem chyba 20-30 razy. Za każdym razem, kiedy wpadałem w taki chmar kartonów, rozrzucałem je po całej planszy, miałem z tego takiego fana. Super. Przecież także interaktywne otoczenie, nie? I
Fajne było to, co nadmienił też Michał, że nie było random encounters, czyli widzisz, z kim będziesz walczył, nie? Chyba że jest jakiś, nie wiem, atak z zaskoczenia, kogoś coś tam wyskakuje z za muru, nie? I to było spoko, że mogłem już z daleka podziwiać te potwory różne, z którymi przyjdzie mi się zmierzyć. Ja akurat nie korzystałem prawie w ogóle z mapy, miałem ją wyłączoną. Bardziej metodą prób i błędów znajdowałem drogę. Miałem ją jednak włączoną w questach, które robiłem pobocznych. Szybciej było. No, chociaż jedyny quest, który nie zrobiłem, to quest, gdzie trzeba było znaleźć koty. Chyba w trzecim rozdziale. I znalazłem dwa koty, ale tego trzeciego nie umiałem i olałem. Nie. Ale właśnie mi też teraz przyszedł na myśl ten quest z kotami, bo gameplayowo dla mnie był frustrujący. Mi się akurat udało znaleźć te koty, ale chyba tak picem, ale po prostu dla mnie zadania skonstruowane w ten sposób, że po pierwsze widzę 10 tysięcy różnych kotów, ale mam znaleźć specyficznego kota i ja mam po prostu nasłuchiwać i ona mi mówi, że ona słyszy gdzieś kota, ale nawet nic mi nie mruga, nic mi nie pokazuje, że gdzieś jest jakiś kot, to było umieranko. Totalnie nie lubię, jak jest taka konstrukcja tych zadań. Oczywiście dzisiaj idziemy trochę w tą stronę, że czasem jest no, tak jak w Wiedźminie, tak, że nawet jeżeli to jest najbardziej ukryty jakiś tam itemek, no to on będzie miał znacznik na mapie, tak? Tak, więc to jest powiedzmy uproszczenie za bardzo w drugą stronę, ale tu mi tego jednak brakowało, żeby to były na przykład jakieś takie trochę mniejsze obszary na przykład zaznaczone na mapie, gdzie ten kod ma być, a nie, że ja muszę przebiec całą mapę wzdłuż i wszerz, żeby usłyszeć, że może tam będzie kotek. A i chyba, co bym jeszcze powiedział na temat samego gameplayu, było to, że te nagrody za te questy nie były jakieś wybitne. Nie były. No, więc to też właśnie to był powód, dla którego ja sobie te questy poboczne podarowałem, bo one mi nic nie dawały, tak? I po to, żeby tam dostać jakąś kolejną leczącą materię czy coś takiego, to nie było. Nie miałem takiej potrzeby, żeby to kończyć. Także z samonów chyba też miałem tylko, czekaj, co miałem, Shivę i to kurczę. Kurczę, Chocobo, ale Fat czy... Fat Chocobo, tak. Fat Chocobo, okej. Okay. Fat Chocobo, Shivę i Bafomuta chyba, no, tą trójkę, bo też musiałbym za dużo się nabiegać, żeby mieć więcej. No więc. No nie, ja stricte zagrałem, żeby zobaczyć fabułę i przejść ten główny wątek fabularny. Nie rozdrobniając się tam za bardzo. Co nie zmienia faktu, że kiedyś pewno sobie zagram jeszcze raz. Niekoniecznie teraz. Spoko. Pozwólcie, że tylko jeszcze dokończę, bo strasznie mi się podobało to, że w porównaniu z grą z 97 roku, gdzie bardzo ciężko było z początkową bronią przejść całą grę, tu taka jest możliwość. Buster Sword to jest moja ulubiona gra w ogóle w całym finalowym uniwersum i cieszę się, że mogłem ją mieć przez cały czas, udoskonalając ją. Dokładnie. Poprzez tam system rozwoju i to było mega. Móc dzierżyć tą broń na plecach przez całe 100 godzin grania w tą grę. I przede wszystkim materie. Według mnie materie mają taki specjalny smak. Specjalny właśnie smak, który poczułem grając po raz pierwszy w tą grę z 97 roku i tu też mają ten sam klimat. Za to też jestem strasznie wdzięczny twórcom, że zachowali ten system. Jak również fajne były jakieś takie specjalne akcje postaci. Na przykład Barrett miał ten machine gun, który rozwalał przeszkody. Tifa mogła z kopniaka coś porobić. Także takie rzeczy, takie drobne rzeczy były szczegóły. Mnóstwo było szczegółów, które zwracały swoją uwagę w pozytywny sposób. I fajne jest to, że były też takie wyzwania, jakieś takie 20 czy 30 wyzwań i musiałeś wszystkie zrobić, żeby potem otrzymać jakieś fajne, nie będę spoilował. Michał, nie wiem, czy przyszedłeś też na hardzie tą grę?
A dobra, to coś tam dostajesz, nie? Okej, okay. No. Ale i przede wszystkim summony, genialne summony, po prostu wow, to nie są te summony, co są w Final Fantasy XV, że czekasz całą grę, aż odpali się jeden, nie? Tak. No. Tylko tutaj rzeczywiście masz realny wpływ, o są częstsze i tak. Wcale mi się nie przeszkadzało mi to, że w normalnych walkach ich nie miałeś, ze względu, że nie było miejsca na nie, tylko oczywiście, jak to były podczas czasu. Tak, dokładnie. Nie? Pojawiały się w walkach z bossami, także jest wiele rzeczy, które jeszcze nie wspomniałem, ale naprawdę ta gra jest piękna. No, ja uważam osobiście, że przede wszystkim remake gameplayowo rozwala na łopatki, przynajmniej mnie, jako fana właśnie siódemki. Ja się nie spodziewałem. Ja akurat jestem jednym z tych osób, tych dziwnych osób, co Random Encounter, pół mojego życia, tak wygląda, nie? Dosłownie i w przenośni. Nie mam z tym problemu, z turówkami tak samo, natomiast to, co zrobili w Final Fantasy VII Remake, to jest naprawdę arcydzieło i to mówię z całą świadomością, jeżeli chodzi o JRPG. I szczególnie to jest arcydzieło, jeżeli chodzi o samą serię, bo to, co mi się podoba, to nie wstydzą się absolutnie z poprzednich części twórcy Final Fantasy VII Remake i czerpią całymi garściami z ich dorobku. Final Fantasy XIII był bardzo krytykowany za tamtejszy sposób walki. On chyba jako pierwszy wprowadził ten system staggerowania, czyli przytłaczania po prostu przeciwnika gradem różnorakich ciosów. I w momencie, kiedy napełnialiśmy ten pasek, no to mogliśmy sobie po prostu bezkarnie okładać, pomijając wszelki defense przeciwnika. To jest siódemce. Jest siódemce to remake'u, co Kuba zwrócił uwagę w naszych rozmowach prywatnych, czyli każda broń z tych nowych broni posiada jakby swój własny skill, którego musimy się nauczyć i to jest finala dziewiątki z kolei. Samo levelowanie tych broni to właśnie całe tam, co wchodzimy, te jakby planety tam są i orbity ich pokazane. No to jest podobne do również trzynastki, dziesiątki, gdzie też to Krystalium się bawiliśmy. Cholernie mi się podoba to, że faktycznie, no a cały system jakby graficznie, jak wygląda walka, jak jest dynamiczna, no to jest też reperkusja piętnastki. Dlatego tak właśnie powinni tworzyć twórcy tworzyć gry, szczególnie jeżeli to jest jakaś część serii. I tutaj w pewnym stopniu, moim zdaniem prywatnym, failuje Assassin's Creed, bo to jest taka wieczna jakby walka o tym, co się sprawdza, a to o tym, co jest krytykowane. I zamiast jakby rozwijać te rzeczy, to jest taka wieczna walka z wprowadzaniem czegoś i wycofywaniem. I tutaj też nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, Michał, a propos zmieniania ekwipunku i wyglądu tego ekwipunku. Faktycznie jedynie tutaj zmieniam się bronie i zmieniam się materię, przynajmniej w tych dwóch pierwszych slotach, które wrzucamy na tych broniach. Natomiast akcesoria oraz ten armor, czyli to zazwyczaj jest jakaś, nie wiem, albo właśnie tym, albo kamizelka kuloodporna, tam Protective West jest, czy coś takiego, albo jakaś bransoletka. To się nie pojawia. No. Z tym akurat nie mam problemu, natomiast bardzo mi się podoba to, o czym wspomina Kuba, czyli z tym Buster Swordem, tym pierwszym, legendarnym, bo on się też pojawia w samym menu gry. I to nie tylko oryginalne siódemki, ale tego remake'u. Jak się jednak skusisz na to, Michał, i zagrasz w Crisis Core, no to też dowiesz się o całej właśnie jakby mitologii samej tej broni, co też jest bardzo ciekawym motywem. Natomiast umożliwienie graczowi prowadzenia rozgrywki na swoich zasadach z drobnym ułatwieniem, czyli levelowaniem tych broni, ale mimo wszystko na swoich zasadach jest o wiele lepsze niż to, co na przykład tych nowoczesnych asasynach promują, czyli tę dobrą sprawę możesz wyekwipować cokolwiek, a po prostu idziesz i w menu zmieniasz na wygląd jakikolwiek. To jest takie trochę pójście na skróty i takie granie na kodach, moim zdaniem.
Wolałbym mieć jakby wpływ mimo wszystko na to, że okej, możesz mieć taki wspaniały hełm spartański, ale musisz trochę pogrzebać w tych opcjach, żeby ci on odpowiadał. To tak i nie, bo w Assassin's Creed Odyssey oni dodali tą opcję, że można dowolnie zmieniać wygląd. To wyszło dopiero w którymś tam patchu. Ja na przykład tego nie używałem. Ale tego nie wiedziałem. Tak, nie to wyszło to dopiero w patchu. Tego nie było, ale gracze się domagali, żeby się tak dało zrobić. Zresztą podobna mechanika się w pewnym momencie pojawiła w Diablo 3, tak? Gdzie były te grami, coś tam. Że można właśnie zmieniać, jak już raz masz jakąś broń, ale musisz ją najpierw znaleźć, podobnie było w Assassinie, tak? Że jak znajdziesz jakąś broń, to potem innej broni możesz nadać jej wygląd, ale to ma cel taki, że osoby, które, nie wiem, naprawdę grają w jakąś grę bardzo, bardzo długo, grają na przykład setki godzin i nie wiem, są już chcą mieć wizualnie dopieszczoną jakąś postać, tak? Więc wtedy zmieniając statystyki, czyli już sprzęt na inny, ale nie chcą zmieniać wyglądu postaci. To jest bardziej w tą stronę. W Assassin's Creed się to pojawiło, w Odyssey się to pojawiło dlatego, że niektóre zestawy zbroi na przykład były naprawdę bardzo ładne i ja też miałem swój ulubiony, w którym bardzo lubiłem sobie spacerować i nie miałem ochoty go zmieniać na inny i potem doszłoby do tego, że chodzilibyśmy w jakiejś niedowartościowanej zbroi, dlatego że po prostu nam się wizualnie podoba. Więc ma to jakiś tam cel w grach, które naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo duże. Czy granie w nich jest latami, na przykład takie Diablo 3, no są ludzie, którzy gdzieś tam od premiery dalej grają swoje sezony, no więc to jest bardzo, bardzo dużo czasu, tak, poświęcone na grę, ale w Assassinie też musiałeś najpierw znaleźć dany przedmiot, żeby potem móc inne... Zgadza się. Dawać im ich wyglądy, więc to też nie było tak totalnie za friką, że dowolnie sobie możesz zmieniać. No natomiast fajnie, że w tym remake'u mimo wszystko wprowadzili w to jakiś element gameplayowy, czyli chcesz jakimś coś, co ci wizualnie odpowiada grać, no przysiądź nad tymi statami i pozastanawiaj się, co jakby wprowadzić. Kolejne to takie mikro pytanie, zanim będziemy właśnie kończyć i zadam ostateczne wam pytanie. To też jestem ciekaw, jak wy odbieracie tą grafikę. Zaczniemy od Kuby. No ja osobiście przeżyłem szok. Ja przeżyłem po prostu szok graficzny. I po prostu no, nie spodziewałem się, że można w tak ciekawy sposób rozbudować nawet moją jakby prywatną wyobraźnię, bo też, tak jak mówiłeś, wyobrażaliśmy sobie to Migdar. Wyobrażaliśmy się sobie, jak to wygląda z innej perspektywy, co jest za górką, co jest za tamtym rogiem. Natomiast to, jak to zinterpretowali i jak namacalnie i właśnie w tym takim mangowo-realistycznym stylu przedstawili te postacie, no mnie to powaliło na kolana. Kuba, co sądzisz na temat grafiki? Jestem przeszczęśliwy, naprawdę podziwiałem grafikę w każdym momencie. Troszeczkę nie zgadzam się z opiniami innych youtuberów, czy osób, które oceniały tą grę, które wskazywały na pewne elementy niedorobione, że ta grafika jednak nie jest idealna w pewnych momentach. Natomiast mnie kompletnie to nie przeszkadzało. Cieszyłem się tak naprawdę z każdego skrawka tej gry. Wiem, że twórcy naprawdę ciężko pracowali, żeby osiągnąć taki sukces, taki efekt i naprawdę ten efekt przewyższył moje oczekiwania, wszystkie oczekiwania i dał mi tak dużo. No, nawet jak słyszałem, że w takim jednym wywiadzie Maximilian Dodd powiedział, że twórcy mieli mnóstwo problemów z tą grą, nie wiedzieli co zrobić, ale w tym momencie oglądali nasze reakcje fanów na to, jak ogłosili, że robią Final Fantasy VII Remake i to dodawało im tak dużo sił, że byli w stanie przezwyciężyć wszystkie przeszkody i to było stare piękne. Proszę. Michał, bo ty
też z tego, co wiem i co mi mówiłeś, posiadasz większą ilość sprzętu do grania niż tylko jedną konsolę, też ze względu na takie stricte technologiczne kwestie. Jak odbierasz właśnie grafikę Final Fantasy VII Remake? Co o niej sądzisz? No to jest grafika, która jest na poziomie gier, które są wydawane w dzisiejszych czasach, więc ona nie jest, ona jest oczywiście bardzo ładna, ale no, po prostu trzyma taki poziom, jaki byłby oczekiwany, mi się wydaje, na 2020 rok. Ja rozumiem jak najbardziej wasz zachwyt, bo pewno na przykład gdybym teraz zobaczył, nie wiem, remake 3D Baldur's Gate, no to pewno też był cały posikany. No, ale jest tak jak mówię, no jest to tego, czego można by oczekiwać na dzisiejsze czasy. Jest bardzo ładna. No, to jest taki ten poziom właśnie Uncharted gdzieś 4 czy Horizon i inne, no bardzo, bardzo realistyczna, jeżeli chodzi o oświetlenie i tak dalej, więc tyle. Tak, oświetlenie było cudowne. Co myślisz o oświetleniu Mate? Oświetlenie, no kurczę, no przede wszystkim no, na mnie na niesamowite wrażenie ten Wall Market zrobił. Ja mówię, w oryginale, Michał, ten Wall Market, do którego nie doszedłeś, no to jest dosłownie, są cztery plansze. To są cztery ręcznie rysowane plansze, a tutaj zrobili całą taką po prostu dzielnicę. Tam się tyle dzieje, w tych zaułkach się tyle dzieje, tyle nawalenie albo nie nawalenie, ludzie rozmawiają między sobą. To albo autentycznie... rzygają. Słucham? Albo rzygają. Albo rzygają. No, ja się poczułem po prostu, jakbym był, no po prostu, nie wiem, no w mieście, które wiecznie żyje imprezą. I to oświetlenie, te neony po prostu takie tokijskie tam, no niesamowite na mnie wrażenie zrobiły. Ta cząsteczkowa mgiełka, która gdzieś tam się pojawiała w takich... No i właśnie level design jest świetny. Że schodzimy po schodach na jakiejś po prostu ulicy i nagle ta ulica przechodzi w dance floor, w jakimś pubie po prostu. Tutaj masz normalnie bar, a tutaj ludzie stoją sobie, jest tam mgiełka, są neony. Wow. Nie, oświetlenie jest cudowne. I fajnie, bo postacie też reagują na oświetlenie, jak się wchodzi do tego Shinra Building, w pewnym momencie schodzimy z tej z drabiny i mamy takie wielkie właśnie te reflektory właśnie napędzane energią Mako i faktycznie postacie, jak patrzą bezpośrednio w reflektory, no to zakrywają ręką twarz. Także dużo jest też takich, takich szczegółów bardzo fajnych i to, co mówi Kuba, niestety też jest sporo niedoróbek, no ale jak na dzisiejsze tytuły, jak na japoński tytuł, tych niedoróbek jest bardzo mało, bo Japończycy jednak przykładają. Tak na to tak patrząc, no to faktycznie ja z punktu widzenia na przykład testera, no to gdzieś... O właśnie. Gdzieś czasem widziałem tą teksturę, która była niskiej jakości, a była w jakimś dużym, w jakimś miejscu, gdzie na przykład była cutscenka. Dlatego się dziwiłem, że nie ma, nie wiem czy już wyszedł, ale chyba nadal nie było jakiegoś patcha, a zazwyczaj właśnie takie sprawy jak tekstury, że są niskiej jakości, no to jest jedna z tych rzeczy, którą zgłaszamy, no bo to jest bardzo, bardzo widoczne, tak, więc zazwyczaj leci screenshot, więc też nie wiem na przykład na ile gdzieś to był jakiś taki pośpiech, że no domyślam się, że no to są takie błędy, które na pewno są zgłoszone, ale na przykład deweloper się decyduje, że no, że to jest za małe, nie mamy czasu i być może w patchu się to poprawi, tak? Ale nie było ich jakoś bardzo dużo, nic takiego mi nie zapadło jakoś stricte bardzo w pamięć, żeby był jakiś taki bug, żeby coś było bardzo schrzenione, tylko właśnie no, czasem gdzieś te teksturki bywały jakby niedoczytane, czy po prostu niższej jakości niż dookoła. No, ale no to tyle. Tak, nie wiem, dźwiękowo też nie było jakichś problemów. Właśnie, no ten dźwięk i głównie mi chodzi też o muzykę, poruszyłeś to. To jest oczywiście nadprogramowe pytanie, ale Kuba, no my się też wychowaliśmy na formacie MIDI tych wszystkich piosenek.
No one cały czas mi gdzieś tam towarzyszyły też w moim muzycznym życiu i no ja jestem zachwycony soundtrackiem. Jak on został pogłębiony, jak zostały nowe kawałki napisane. Uba, co sądzisz o muzyce, gzie już nie tylko nabyło Uematsu, czyli właśnie kompozytor miał na nią wpływ, ale dwie dodatkowe mądre muzycznie głowy? Oj tak, dzięki za to pytanie. Nie tylko odświeżyli dawny soundtrack, ale również podeszli do niego z szacunkiem, czyli nie zmieniali go aż tak bardzo, ale dodali wiele nowych aspektów muzycznych. Był taki motyw, to jest początek 17 rozdziału, kiedy budzisz się i jesteś w pokoju małej Iris, gdzie kiedyś była przetrzymywana przez Shinrę i na której robiono eksperymenty. I masz dookoła siebie wszystkich swoich przyjaciół, nie? I do każdego możesz podejść, usłyszeć kilka wersji dialogowych, ale jest taka muzyka, która szczególnie zapadła mi w pamięć i coś powiem jeszcze nadmienię, bo spauzowałem grę, znaczy puściłem, żeby ta muzyka leciała, no i zacząłem tańczyć. No i nagrałem jakąś choreografię i wrzuciłem na Instagrama. Także serio? No mieli czas, kiedyś to zrobiłem, to no, zapraszam serdecznie. Także soundtrack, który też inspiruje. Jest wiele też takich smaczków typu, pojawia się w drugim rozdziale soundtrack z Advent Children, po raz pierwszy miałem ciary, no. Cloud, tak, dokładnie, widzi Sephirotha. To chyba było już po tym zdarzeniu i nagle wow, nie? No. Bardzo, bardzo naprawdę piękna sprawa z tym soundtrackiem pod każdym względem. Mm. Michał, ja wiem, że może w tobie nie ma tyle nostalgii związanej właśnie z tym tytułem, ale ogólnie jak odebrałeś muzykę? Znaczy ja ogólnie dużo słucham muzyki z gier i na przykład u mnie One Winged Angel był na liście, na mojej playliście od bardzo, bardzo dawna. Tak, to chyba najpierw był utwór, a potem się dowiedziałem, z której to gry. Znaczy wiedziałem, że z Final Fantasy, ale nie wiedziałem z którego momentu i o co chodzi, więc no ja ogólnie lubię muzykę z Finali. Czasem sobie słucham, przesłuchałem sobie teraz też soundtrack z oryginału na Spotify, także no to jest troszkę muzyka akurat, no to jest inna para kaloszy, no bo gdzieś ta muzyka z gier to jest ogólnie głównie muzyka, jakiej słucham. Więc sam wątek, ten oryginał, motyw, ten prelud, przecież to też jest jakaś tam historia gier, a bodajże on został jakoś zrobiony na kolanie na 5 dni przed wydaniem chyba jedynki, bo pamiętam, że jakoś ta historia była. Także no ten, na pewno jak słyszałem, jak była ta ostateczna walka z Sephirothem w remake'u, no to tego One Winged Angel słyszałem, ale no to jest taki bardzo kawałek, który lubię i bardzo mnie rusza, tak jest taki, nie wiem, epiczny. Yes, oj tak. Ja pozwolicie, że jeszcze nadmienię o jednej rzeczy. Jasne. Mianowicie muzyka, jak też w wywiadach wypowiadali się twórcy, jest bardzo dynamiczna. Jest. Nawet w tym pierwszej misji, kiedy rozwalaliśmy pierwszy reaktor, muzyka miała tak naprawdę trzy wersje. Ona się zmieniała, przyspieszała w momencie, kiedy zaczynaliśmy walczyć z kimś i spowalniała w momencie, kiedy eksplorowaliśmy reaktor. To tylko to chciałem dodać. No. Jeszcze z ciekawostek, faktycznie jak się idzie przez Wall Market, kiedy mamy właśnie tego Sama od tych Chocobo Delivery Services, to jest taka bardzo właśnie amerykańska country, po prostu ta muzyka. Idziemy kawałek dalej, mamy standardową tę muzykę, gdzie są dęciaki. Kiedy wchodzimy na teren... A, chodzi o to przenikanie takie. Tak. To tak. Ta dynamiczność jest cudowna. Że był kontynuowany ten sam motyw, tylko z innymi instrumentami, no. I to, co mi się bardzo podoba, to jest pokazanie, jak na wiele sposobów można zaaranżować te doskonale nam znane utwory, tych, co grali w oryginał. I bardzo mi się podoba fakt, że
nie ograniczają się gatunkowo tutaj twórcy. Nabuo Uematsu jako kompozytor i twórca, a także właśnie tych dwóch, te dwie mądre muzyczne głowy, których teraz nie wymienię, bo mają skomplikowane nazwiska japońskie. Natomiast i nie wstydzą się ani właśnie jazzowych kawałków, takich swingujących, których mieliśmy już trochę w oryginale. Nie wstydzą się takich burleskowych rzeczy, jak to miało miejsce właśnie w Honey Bee Inn. Nie wstydzą się elektroniki. Mi w szczególności zapadł motyw, gdzie z Erif przebijaliśmy się przez ten teren tych gangów, tam co się ruszało tymi robotycznymi rzeczami. Tam jest taka cudowna elektronika. Oj. No i Wall Market oczywiście, nie? To jest. A z trzeciej strony mamy te bombastyczne właśnie chóry, muzykę symfoniczną. Ja przez chwilę obawiałem się, że pójdą właśnie na skróty, bo jak najlepiej przerobić doskonale znaną muzykę w formacie MIDI? No, dodać do tego smyczki, dodać do tego orkiestrę symfoniczną i job done. Oni zrobili o wiele więcej. Tak jak mówię, tam mamy nawet, tego jest bardzo dużo w Crisis Core, mamy dużo metalowych riffów, hard rockowych kawałków. No po prostu to jest historia również muzyki, gatunkowości muzycznej w jednym soundtracku, co mi się cholernie podobało. Oczywiście ta moja opinia też może być nabuzowana i nastarytowana moją nostalgią w związku z grą. I teraz, panowie, ostatnie pytanie, ale chyba najważniejsze pytanie dla gracza, no bo dostaliśmy tylko fragment gry. Ja tylko nadmienię, że gra ogólnie składała się z trzech dysków. Mhm. I to, co widzieliśmy, Michał, dotychczas, to jest połowa pierwszego dysku. No wiem, to jest jakoś strasznie, że oni bardzo rozbudowali ten wątek Midgaru. I no, zastanawiam się teraz, jak to będzie dalej wyglądało, no bo jeżeli to jest jedna fabuła i wydawanie teraz, no nie wiem, dajmy na to, znaczy wydaje mi się, że jedynym rozsądnym byłoby wydawanie kolejnej części co roku, wątpię. Wątpię, ale bardzo bym chciał. Ja tak też. Naprawdę trochę mnie to niepokoi, że miałbym się dowiedzieć, jak się historia kończy, jak już będę na emeryturze. No nie wiem, podejrzewam, że okej, mają już silnik, mają już grafikę, mają modele, ale to i tak zajmie dużo czasu, tak? No więc jeżeli to jest pierwsza połowa pierwszego dysku, no nie wiem, no to ile to może chcą wydać tą siódemkę w siedmiu częściach, no nie wiem, no z 14-15 lat. No. Znaczy, ja troszeczkę mam taką cichą nadzieję, że oni faktycznie pójdą, chociaż nie jestem też jakimś super zwolennikiem, ale pójdą w DLC. Czyli mniejsze fragmenty będziemy dostawać, ale częściej. Natomiast ja wiem, że wydam na to majątek, no ale jestem gotowy na to. To jest mój kruczek, to jest moja siódemka i na to wydam na pewno multum pieniędzy. Ale Michał, czy jesteś podekscytowany i czy zagrasz Part 2? Nie no, może nie jestem jakoś bardzo podekscytowany, ale na pewno zagram, jak wyjdzie, chociażby po to, żeby... No, tak jak mówię, no dla mnie to nie była jakaś produkcja bardzo wybitna, ale była to gra dla mnie bardzo przyjemna, więc bardzo chętnie ogram i planuję ograć następne części, się pojawiały. To też nie jest tak, że nie śledziłem całego tego procesu powstawania siódemki, no jednak tego remake'u, no jest to jednak jakaś bardzo ciekawa historia, znaczy część historii w ogóle gamingu, tak? Czyli Zgadza się. Więc gdzieś ogólnie jest w zakresie moich zainteresowań, więc jak najbardziej planuję kupić i grać w następne części, jak tylko się pojawiać. Cieszy nas to. Kuba, ale to jest... Ja nie muszę ci zadawać tego pytania. Oj nie, słuchajcie, przyszło nam czekać bardzo długo na to arcydzieło. Ja osobiście czekałem aż 15 lat, bo 15 lat temu pojawiło się tech demo na PlayStation 3, gdzie Cloud wyskakiwał z pociągu i wtedy zaiskrzyło i pojawiła się taka nadzieja, że rzeczywiście kiedyś mogą zrobić ten remake i w końcu się stało. Także skoro czekałem 15 lat i poczekam kolejnych, nie wiem, kilka lat na kolejną część, bardziej chciałbym
pograć w pełną grę. Jestem Jasne. Cierpliwy, poczekam te kilka lat, ale no okej, okay, macie, cieszę się, że to robicie, róbcie to tyle czasu, ile chcecie, bo wiem, że jak już zrobicie, to to będzie coś tak pięknego jak pierwsza Final Fantasy VII Remake. Jestem cholernie ciekawy, co to będzie, bo jestem naprawdę fanem Villana Sephirotha, który w tej części remake'u okazał się taką wszechpotężną istotą władającą nawet czasem, takim wirusem z przyszłości, taką, nie wiem, manifestacją zła, i która też jak gdyby zna przyszłość, to co się wydarzyło w tej grze z 97 roku i w jaki sposób chce wpłynąć na tą przyszłość. Także jak gdyby to jest szalenie ciekawa sprawa, bo twórcy zrobili z niego rzeczywiście taką wszechpotężną istotę i według mnie to nie świadczy o tym, że Cloud go pokonał na końcu gry, bo pokonał tylko część jego manifestacji, co też uwidoczniło się w Edge of Eternity, gdzie tak naprawdę Cloud przegrał, bo odpalił Omnislasha, ale Sephiroth parował wszystkie jego ciosy, nie? I także jestem szalenie ciekawy, co to będzie. Ja też jestem ciekawy Villana, no bo właśnie tutaj też mamy te elementy rozbudowanej fabuły i faktycznie przyznam, że nawet teraz na świeżo przechodząc sobie oryginał, remake sprawia wrażenie, że to jest kompletnie nowa historia. Że to jest coś nowego, że to, że znasz, jak ta historia się kończy w oryginale, nie jesteś tym jakby obarczony, bo wciąż mamy dużo niedopowiedzeń i mamy wciąż dużo manewrów fabularnych, które twórcy pewnie wykorzystają. A sama postać Sephirotha to też jest bardzo ciekawa sprawa. Bardzo się cieszę, że faktycznie ogólnie w JRPG-ach Japończycy mają taką tendencję do zapożyczania z różnych kultur, głównie właśnie tych europejsko-semickich, kul rzeczy, na przykład Sephiroth. O, ale fajne imię, Sephiroth, weźmiemy sobie. Natomiast troszkę zrobiłem właśnie research i Sephiroth to jest jedna ze sfer w żydowskiej kabale. Mm-hmm. Takim powiedzmy, że odłamie judaizmu. I to jest dość ciekawe, bo Sephiroth to jest według tej kabały to jest postać mędrca, który sam jest postacią fizyczną, a który poszukuje wiedzy ponad fizyczność. I troszeczkę remake w to też uderza, bo uderzamy w zabawę czasem, uderzamy troszkę w przewidywanie przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Jak to się rozwinie? Nie mam pojęcia i jestem strasznie podjarany na part tu Final Fantasy VII Remake. Także chłopaki, dzięki wam, że mogliśmy pogadać na ten temat. Zegar pokazuje, no w tym czasie moglibyśmy trochę pograindować w jakiejkolwiek grze. Wow, no. Natomiast fajnie było poznać wasze zdanie, fajnie było poznać właśnie wasze spostrzeżenia z kompletnie dwóch punktów, czyli absolutnego psychofana gry i osoby, która bardzo głęboko siedzi w gamingu, natomiast niekoniecznie w tej serii. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj się spotkamy ponownie po part 2, albo jeżeli będziemy czuć taką potrzebę, a możliwe, że będziemy czuć, również żeby porozmawiać o innych grach albo Final Fantasy VII Remake, bo to jest temat rzeka. Oczywiście. Także dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki. Trzymajcie się i oglądajcie Fanboysów. Na razie. Na razie.